Cześć, witajcie, z tej strony Artur. Na wstępie do filmu chciałbym wam powiedzieć, nadmienić, że przesyła się film z OMSI 2 zatytułowany Biały Świat Zalet i Wad. A dlaczego tak? No tutaj macie w opisie. Możecie sobie teraz przeczytać, aczkolwiek ja przeczytam. Witam wszystkich w kolejnym odcinku z Gorący 2, bla bla bla. Dzisiaj przejdziemy się linią 275 oraz moją prywatną linią 60. Nadmienię, że jest ona teraz relacji Kołłątaja Wiszesława. Nie mogę się spieszyć, jak mówię. Film był nagrany około 2 tygodnie temu, ale tak sobie leżał na dysku przez te 2 tygodnie. Niestety podczas jazdy linią 60 OMSI 2 się posypało. Białe ściany, białe otoczenie, lagi, biały pociąg na ulicy i tym podobne. Ten film będzie ciekawy moim zdaniem. No i taka jest prawda, ponieważ OMSI 2 nagle zaczęło pokazywać, że za mało pamięci, żeby wybrać rozkład, to wybrałam jeszcze raz. Okazało się, że mam 200 giga wolne na dysku około, więc to wina OMSI 2. Później przy Wiszesława już autobus stał się cały biały, pociąg wyjechał biały oczywiście na ulicę. No więc działo się pod koniec tego odcinka, więc naprawdę zachęcam do oglądania. I przy tym jechaliśmy Solarisem Poznań Mod, czyli nie takim zwykłym Solarisem, który ma sterownik SRG. Żebym ja teraz źle nie powiedział, 3000p, czy jak to tam się nazywa, ja mogę pokręcić. No więc, no wam zdradziłem dużo, ale nie wszystko, więc oglądajcie film, a i teraz przechodzimy już do filmu. To już koniec gadania, przejdźmy do materiału. Chyba film już się skończył przesyłać. Akurat nie mam screenów z tej rozgrywki, z tego odcinka, więc no ustawię ten, co jest, bo mogłem wybrać ten albo ten, ale ten jest najlepszy, najładniejszy moim zdaniem spośród tych wszystkich. To już ustawiam. No i publikuję i przejdźmy do materiału. W dzisiejszym filmie opowiem, wyjaśnię, jakie są, co oznaczają dane pliki map lub autobusów. No więc tak, przejdźmy może od razu do mapy. Najpierw mapy. Przykładowo tutaj. A i list. Oczywiście nie będę wyjaśniać wszystkich plików, tylko poszczególne. Ten plik odpowiada za pojazdy, które jeżdżą po naszej mapie, czy też po danej mapie. Jak zaprogramować ten AI list, to jest już na strefie OMSI wątku, więc ja tutaj nie będę wyjaśniać wszystkiego. Tutaj jest akurat zrobiony przez mojego kolegę do mapy Fictive Szczecin w wersji drugiej. Więc tak to się prezentuje. Tutaj są numery taborowe, tutaj rejestracje, a tutaj malowania. I poszczególne autobusy różne tutaj jeżdżą. Tutaj jest akurat Solaris, Mercedesy są, Man NG 312, więc jest tego trochę. Nie wszystkie autobusy posiadam, które tutaj mój kolega zaprogramował. No i AILIST STAR, czyli to mój kolega zostawił taki, jaki był wcześniej. Czyli Solarisy z berlińskie. No i tutaj ten sam format. Numery taborowe, rejestracja, no i malowania. Więc tak to się mniej więcej prezentuje. To jest właśnie ten pierwszy AILIST. I tak szczerze to ja wolę ten niż ten stary. Ponieważ tu ja nie mam części pojazdów z tego nowego.
Więc w takiej sytuacji, jak mamy na przykład AI list zwykły i AI list na przykład no, stary albo drugi albo Solaris czy też Man, to moim sposobem na podmienienie ich jest na przykład tu podpisanie AI list. Różne. Oj, to nie ten alt. Co ja robię? Okej, coś mi się odtegowało. Tutaj różne. Kurczę, jakbym zapomniał obsługi klawiatury. Ojej. No, działa na tym alcie. A przed chwilą nie działało. Różne pojazdy. W filmie mogą być odgłosy mojego psa, jakby coś. Ja sobie jak akurat nagrywam. Dobrze, i zmieniamy nazwę tego drugiego, który chcemy mieć jako główny na AI list. I powinno nam zadziałać. Teraz to w zasadzie nie wiem, co to jest. Drivers to chyba odpowiada za samochody, a nie jestem pewien. I plik global mapy. No i tutaj jest nazwa, name i tutaj mamy nazwę naszej mapy. Tutaj friendly name, też mamy, też wpisujemy nazwę, taką jak tutaj wyżej. I tutaj mamy opis mapy. No to możemy wpisać w zasadzie, co chcemy. Akurat tutaj już jest wpisana nazwa i spis linii. Ja akurat pozwolę sobie poprawić. Ponieważ to tworzył bodajże Czech. Dostępne linie i dlatego pisał no, w swoim języku, bo tak w zasadzie wzorował się na Szczecinie z Rala, no ale przecież wiadomo, że no, nie zrobi wszystkiego dokładnie, nie napisze po polsku wszystkiego, no więc to akurat zrozumiałe. Przynajmniej dla mnie, nie wiem jak dla was. Co jakiś czas mi się włącza cięcie, nawet czasami jak nie jest potrzebne. Dobra, fikcyjny Szczecin 2.11. Wiem, że jest fikcyjny Szczecin od MR Jankesa, nie martwcie się. Dopiszę tutaj, tak jak jest w nazwie. I dobrze, ja to piszę dobrze. Czy? Okej, więc już jestem po przerwie. Tutaj napisałem. Powymieniam te czeskie wyrazy z tymi kropeczkami, dzióbkami na polskie. Jeden wers usunąłem, ponieważ kompletnie nie rozumiałam, co to. Tutaj to poprawiłem, to oraz te dopisy linia szkolna oraz tramwaj 11, bo to jest linia za tramwaj. Tak, to było tram 11. Co prawda to wiele nie zmienia, ale zawsze coś. No i tutaj też jest fikcyjny Szczecin 2.11 by the Floxy. Czy nie wiem, jak to się czyta i data. No i to tyle, jak chodzi o ten plik. I tutaj reszta. Wszystko tak naprawdę wszystkiego. Aha, jeszcze jedyne, co wam mogę tutaj jakby powiedzieć, to tutaj mamy pliki monet, jakie tu mapa obsługuje monety oraz bilety. Ta mapa akurat obsługuje bilety podstawowe z Berlina. Ja ze sprzedaży biletów i tak nie korzystam. No to tyle, jeśli chodzi o plik global mapy.
Dajemy oczywiście zapisz. I picture. To jest plik, który odpowiada za miniaturę mapy. Niech się tylko załaduje. Tak u mnie jest ze zdjęciami. No i tutaj mamy. No akurat tego edytować nie będę, bo nie potrafię edytować takiego pliku. I to chyba dobrze. I tutaj w zasadzie już tyle, co ja bym wiedział. Więc jak chcemy dodać miniaturkę do naszej mapy, powinna być ona w rozdzielczości, w wymiarach 370x280, tak musi być. I musi mieć nazwę picture. Nie może mieć innej nazwy, nie powinna mieć. Z tego co wiem, nie może. I tutaj mamy park list, czyli to jest, zdaje się, lista parkujących samochodów. Dokładnie też wam tego nie powiem. No i te data. I tutaj mamy wszystkie relacje, które zrobiliśmy na mapie, czyli czyli ścieżki track. No i możemy w to wejść. Tutaj są pliki odpowiadające. Tutaj są różne cyferki. Po prostu tu mamy pliki. I jeśli nie chcemy danej ścieżki, po prostu nie podoba nam się, albo po prostu chcemy wywalić, to po prostu usuwamy te dwa pliki odpowiadające za właśnie tą ścieżkę. No i tutaj chrono, czyli no na przykład jak chcę zrobić wszystkich świętych na przykład, albo jakieś święto Bożego Narodzenia i chcę tam wprowadzić nowe linie albo nowe przystanki na ten okres, to robimy właśnie plik chrono i w ten okres mamy no po prostu te linie, to co zrobiliśmy. Więc tak to się prezentuje. Teraz możemy przejść do pojazdu. Może być to dowolny pojazd. No właśnie, może być to dowolny pojazd, więc. I tak, o ja ciele, ja tu mam hofów. Nie wiem, czemu mi się zdublowały. To chyba potrójnie nawet. No i właśnie, plik hof to chyba każdy wie, co to. Nie wiem, czy o tym robić kolejny film. Nie wiem. Do tego do pliku hof trzeba mieć, o właśnie, wrzucił się film. Do tego pliku trzeba mieć odpowiedni program. Ja akurat używam hof suite i możemy stworzyć właśnie nowego hofa, a poprzez wejście w hofa jakiegoś. Dajmy byle co, co tylko ma hofa. To mamy tego odpowiedniego hofa. Ale dobrze, mniejsza z tym. I name, jakby to na mnie, jak na mnie przystało, to Kraków. Kraków bez znaków będzie najlepiej. Tutaj nic nie wpisuję. I kierunki. Dokładnie się na tym nie znam. Odnoszę was do filmu autorstwa Rzymianina 22. Razem tworzymy mapę. W którymś tam odcinku pokazuję hofy, więc tutaj dajemy przystanki, kierunki i krańcówki. Mniej więcej tak to wygląda. Więc teraz przejdźmy do pojazdów. Dobrze. I te pliki Rex, dokładnie nie wiem za co one odpowiadają. I plik bus. I tutaj mamy
Friendly name. Nie będę sobie łamać języka, powiem jak będę rozumiał. No i tutaj pierwsza linijka. Odpowiada ona za markę. Tak jak na przykład wybieramy pojazd, to mamy marka, producent. Jest na przykład Solaris, Jelcz, MAN. No i tutaj mamy akurat Solaris. Możemy wpisać cokolwiek. Urbino na przykład. I właśnie w lokalizacji WOMC 2 znajdzie się pod nazwą modelu marki Urbino. Tutaj mamy dokładnie model. Też mogę sobie dać tylko na przykład XXX i model się wyświetli dobrze, ponieważ to są tylko pliki odpowiadające za to, co nam się wyświetli. Teraz ja nie zapamiętałam tego, co tam było. No, 10, chyba to było tak. Już nieważne. No i tutaj mamy description, czyli opis. Tu też możemy wpisać, co chcemy. Na przykład, czekajcie, co sobie skopiuję. Na przykład możemy wpisać nisko pod... Łogowy autobus z serii Sola. Co my się ciągle? Solaris Urbino. Długość 10 metrów. I tak naprawdę możemy wpisać sobie tu, co tylko chcemy, to co nam odpowiada. No i tak, i tu dalej pliki, już dokładnie nie wiem za co odpowiadają, są pewnie ścieżki do dźwięków, skryptów. No i tu to już jest bawienie się ze skryptami tak zwane. To naprawdę tutaj powiem tyle, ja się na tym nie znam. I tego akurat nie muszę zapisywać. No i tak jest w poszczególnych plikach bus. No i tak to się prezentuje. Pliki HOF już sobie omówiliśmy i zakładka model script. To są skrypty, tu są dokładnie wyświetlacze, pliki OCD, większość to tutaj jest właśnie. I zakładka teksturę. Tutaj te pierwsze to CNG, to są, tutaj się tworzy tekstury pod model CNG. Ja akurat sobie przerzuciłem jedną teksturę do właśnie modelu CNG, która zadziała, ponieważ trzeba tylko dodać tu coś takiego, czym jest właśnie hybrid tank, czyli to, co jest u góry. Inaczej malowanie nie będzie działać. Więc możemy po prostu tutaj dodać, co chcemy. Oczywiście musi być to Urbino 12. No i Repu 10, to tu są tekstury na Urbino 10. Przykładowo, o, to jest tak ja. Repu 12, tekstury na Urbino 12. No i tak w poszczególnych modelach. E6 oznacza Euro 6. Jak tutaj można zobaczyć? No więc tak to się właśnie prezentuje. I tutaj mamy poszczególne tekstury różnych elementów, które możemy edytować. Na przykład siedzenie berlińskie, gdybyśmy chcieli malowanie wgrać do Solarisów berlińskich, czyli Solarisów BWG. Od Altera. Tak jak można zobaczyć, chyba każde malowanie na Megapaka ma, posiada właśnie taki plik z tekstur. O. Można tu wybierać różne kolory, tapicerki. Więc to już jest dla waszej wyobraźni i pomysłu.
No i tutaj różne pliki odpowiedzialne za wyświetlające się rzeczy. Na przykład tutaj mamy, o właśnie, otwórzmy to może za pomocą, tak. No i tutaj jak widać w miniaturce tego pliku są tutaj przyciski różne i kontrolki. O, to co wam pokażę teraz z bliska. No. No i tak to wygląda. No i tu są przeróżne właśnie pliki wyświetlaczy, przeróżnych tekstur. Jak to można zobaczyć. Więc to by w zasadzie było chyba na tyle. I w przypadku innych pojazdów jest trochę inaczej, różnie, zależy od pojazdu. Na przykład weźmy sobie Mercedesa. Aha, jeszcze sound. To pewnie... Oj, co tutaj się stało? Sound to pewnie, jak się domyślacie, oznacza dźwięki. Tak, są dźwięki wszelkiego rodzaju. I tutaj malowania. I to jest na Mercedesa 12-metrowego dwudrzwiowego, 12-metrowego trzydrzwiowego, 18-metrowego trzydrzwiowego i 18-metrowego czterodrzwiowego. GL to jest dłuższy. K to jest dwudrzwiowy krótszy od 12-metrowego i L to jest trzyosiowy. Więc tak to się prezentuje. I tutaj też tekstury odpowiadające za poszczególne elementy. Więc tak to się mniej więcej prezentuje. Na przykład tutaj mamy Werbung Solo Werbung. To tutaj zwykłym Werbung to ta zakładka odpowiada za autobusy przegubowe. A zakładka Werbung Solo za autobusy krótkie. I Werbung Parke to ja nie wiem. No dobrze, więc tak to się prezentuje. Tu możemy mieć różne pliki. Zależy od pojazdu, jak się na przykład nazywają pliki z teksturami. Na przykład Werbung Solo, Werbung, na przykład Gelenk Solo. No to już zależy od modelu. No więc to by było na tyle w tym filmie informacyjnym. Zapraszam was do oglądnięcia moich poprzednich filmów, zostawienia łapki w górę i subskrypcji. Jeśli cię coś interesuje, jeśli masz pytania, propozycje na następne odcinki, pisz śmiało w komentarzu, abym się z wami żegnał. Trzymajcie się, cześć!